Znamy już nazwiska kandydatów, którzy wystartują w sierpniowych wyborach na stanowisko wójta gminy Sanok. To Anna Hałas, obecnie pełniąca obowiązki wójta, Marian Czubek, sołtys Niebieszczan i Sebastian Niżnik, starosta sanocki. My pytamy kandydatów o pomysły na sprawowanie nowego urzędu. Chciałabym być osobą przede wszystkim bardzo kompetentną, bardzo kreatywną, działającą zgodnie z prawem, a jednocześnie bardzo blisko ludzi, żeby z nimi się spotykać, rozmawiać, no i oczywiście rozwiązywać cały szereg problemów, jakie mają mieszkańcy, a które związane są z działaniami naszej gminy. Chciałbym być przede wszystkim człowiekiem i służyć ludziom. Chciałbym być takim wójtem, którego docenią wyborcy po roku urzędowania i wybiorą na kolejną kadencję. Wiem, że przede wszystkim wójtem skutecznym i wójtem dla ludzi, który godzi, no ale też realizuje pomysły i oczekiwania mieszkańców, a także miejscowości i wszystkich osób związanych z gminą Sanok. To, co najważniejsze dla mieszkańców, to oświata, infrastruktura drogowa i kanalizacja. Jakie pomysły mają na nie kandydaci? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jeżeli zostanę wójtem, to praca, praca, jeszcze raz praca na rzecz mieszkańców naszej gminy. Priorytety to na pewno oświata, kanalizacja. Są środki unijne, po które można jeszcze sięgać i uważam, że to jest rzeczą najpierwszą, która powinna być dokończona. Wiele już zostało w naszej gminie zrobione, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. A także modernizacja dróg, czyli poprawa infrastruktury poprzez budowę chodników czy też oświetlenia ulicznego. Przede wszystkim chciałabym kontynuować cały szereg prac, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Dokładnie w takiej kolejności, kontynuując budowę kanalizacji na terenie gminy Sanok, wodociągów, następnie poprawa infrastruktury drogowej i oczywiście bardzo priorytetowo postrzegać zadania oświatowe gminy. Innym priorytetem dla mnie równie ważnym byłoby poprawa infrastruktury sportowej, bo w chwili obecnej bardzo istotne jest, aby dzieci, młodzież, a także ludzie starsi przebywali na różnych obiektach sportowych, ponieważ młodzież w dzisiejszym czasie głównie zajmuje się sprawami komputerowymi, a sprawy zdrowotne są jak gdyby w dalszej kolejności. Są miejscowości, które wyraźnie potrzebują i czynione są starania po to, żeby zrealizować kanalizację. Są miejscowości, które już tą kanalizację posiadają, potrzebują wodociągów. Też jest wiele rozpoczętych budów domów ludowych. Są też potrzeby związane z rozwojem ochotniczych straży pożarnych, z rozwojem i doposażeniem też kół gospodyń wiejskich, domów ludowych, rozwojem turystyki w wielu miejscach, infrastruktury poprawy. Trzeba patrzeć też w przyszłość. Od 2014 roku rusza nowa perspektywa unijna do 2020. Jest to bardzo prawdopodobne, że w tym okresie czasu będzie to jedyna taka okazja, żeby takie środki trafiły do Polski i trzeba je właściwie wykorzystać. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory na wójta Sanoka odbędą się 4 sierpnia. Przed urzędnikami gminnej komisji sporo pracy. Do 16 lipca Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, również od zarejestrowanych komitetów. No i kolejny termin wynikający z kalendarza to jest 22 lipca. Do tego dnia Gminna Komisja Wyborcza ma przekazać w formie obwieszczenia do wiadomości publicznej informacje o zarejestrowanych kandydatach. Jest to też termin sporządzenia spisu wyborców i termin przekazania, termin powołania obwodowych komisji wyborczych. Najbliższe wybory w gminie Sanok to pierwsze tego typu wakacyjne głosowanie. Nic dziwnego, że jest obawa o frekwencję, bo wizyta w lokalu wyborczym może przegrać z plażowaniem. Nie przeżywaliśmy wakacyjnych wyborów, w związku z tym będzie to nowe doświadczenie. Myślę, że rzeczywiście spora część mieszkańców wyjeżdża na wakacje, ale też nie jest to w tej chwili tak, że dużo osób przebywa poza miejscem zamieszkania. Myślę, że będzie to raczej zależało od odpowiedzialności, obowiązkowości naszych mieszkańców. W ostatnich wyborach samorządowych w gminie Sanok frekwencja była spora, wyniosła ponad 40%.